Paneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Więc dzisiaj film na daily, ale jako poradnik, jak zarabiać monety dla osób, które no, mają z tym problem, a chciałyby zarobić, a są moimi widzami. Z racji tego, że te osoby, które są takowymi, są już prawdopodobnie na Discordzie i zarobiły już trochę kasy. Jak widzicie, ja wam dzisiaj zaprezentuję sposób, jak działać na menadżerach angielskich, w sensie na menadżerach z Premier League, czy też na menadżerach z Bundesligi. A dlaczego? Ponieważ są to dwa, na ten moment jest to moim zdaniem najlepszy sposób zarabiania na menadżerach aktualny, ale może się zmienić w ciągu najbliższych 2-3 dni, więc ten film powinien się pojawić dość szybko. Więc o czym my mówimy? Szukamy tutaj, widzicie, po ile chodzą Portugalczycy, po 1300, więc nas interesuje 1200. Więc co robimy? Sprawdzamy pierw, po ile jest zmiana ligi na Bundesligę. Jak widzicie, od ręki można za 600 dostać, więc weźmy sobie raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. No i dobra, mamy 9. 9 zmian, czyli 3000. Dobrze mówię? 9 razy 3400, tak? Nie. Czekajcie, z menadżerami to policzymy, będzie łatwiej. Więc szukamy sobie teraz Portugalia, złoty menadżer za 150. I widzimy, że tu już ktoś licytuje, ale nie wszystko, tak? I też nie zawsze widać każdego menadżera. Ale nas interesuje nawet ten za 200, więc tych za 200 też sobie zalicytujemy, aby po prostu mieć większą ilość menadżerów. Następna rzecz, jaką możemy zrobić, to jest po prostu odświeżyć. I co jak odświeżymy po prostu tak o i damy tak, to też jest szansa, że się gdzieś tutaj pojawi menadżer z Portugalii. Ale nie tylko nas interesują Portugalczycy, ale też Argentyńczycy. Dlaczego? Ponieważ w tym roku niesamowitą kartę ma i Cristiano, i Messi, więc obie te karty są mocno używane, przez co ludzie poszukują na przykład z danej ligi na przykład menadżera, ale z reprezentacją Argentyńczyka bądź Portugalczyka. Więc skupiamy się tylko na tych dwóch narodowościach. Nie interesuje nas żadna, widzicie tutaj. No możemy z tego zalicytować, ale nie interesują nas żadne tutaj Czechy, Chorwacja. Włochy możemy, bo jest też kilku właśnie Włochów. Możemy też pomyśleć o Senegalu jako Sadio Mané. Możemy też pomyśleć o reprezentacji. Gdzieś tu była, przed chwilą mi mignęła. Co to była za reprezentacja? Hiszpanii, ponieważ wyszła karta Pedro i teraz też dużo osób ją zrobiło z tego co widziałem, więc możemy pójść tym sposobem. Ale wchodzimy sobie też, wiedząc ile kosztują też menadżerowie z Premier League, sprawdzamy po ile jest zmiana ligi na Premier League. To jest dobry biznes. 450, wow. 400, dobra. I możemy sobie snajpić za 400, skoro cała strona za 450 jest. Możemy sobie snajpić. Ale dobrą opcją też jest sobie wziąć do 350 i po prostu wszystko podbijać do 350 bądź 400. Nawet w niektórych przypadkach do 450 zależy, ile profitu chcemy zrobić. Jak widzicie, ja zacząłem film z kwotą 134 tysiące. I zobaczymy, z jaką kwotą skończymy. Ja sobie tutaj dam tylko troszeczkę tych kart, bo też muszę się skupiać na tym. Widzicie, coś nam tam przebiło. Mam tych menadżerów, kilku, więc spoko. I mamy tutaj te karty. Widzimy, że tego nam ktoś przebił, więc on nas nie interesuje, ale mamy kartę Premier League. I to jest dla nas najważniejsze. Co teraz robimy? Mamy tego Portugalczyka, który widzieliście na. Chodzi po 1300. Bierzemy sobie, gdzie jest ten Portugalczyk? Jest tutaj. Dajemy mu ligę Bundesligę. Jak widzicie, mam 9. I daję go na, powiedzmy, kupiłem go za 200, zmianę za 600, więc kosztuje mnie to 800. Więc 1200, 1000, 1100 mnie naprawdę zadowala.
Mam też tych menadżerów tutaj, powiedzmy z Argentyny czy coś. Mogę też im dawać Bundesligę i też mogę ich sprzedawać, powiedzmy, po 900 i oni będą schodzić bardzo, bardzo szybko, więc możemy to tak zrobić. Wiadomo, tu mamy mały profit, bo wydaliśmy, chociaż na menadżera wydaliśmy 150 na zmianę, więc mamy 750, więc 900 nam daje jakiś tam profit. Dlatego ja nie lubię tego tak kupować na kup teraz, tylko wolę to licytować. I takim sposobem po 900, po 850, no tu akurat dałem po 850 taką gafę, jak to się mówi, żeby ludzie zobaczyli też, że o, ktoś przez przypadek wystawił. Dobra, wystawiliśmy sobie kilka kart i zobaczymy, zaraz tutaj nas interesują te karty z Premier League, czy się udało jakąś wysnajpić. I mamy tutaj jakieś kupione po 300, może 350. Więc wchodzimy sobie na Premier League i sprawdzamy, po ile jest najtańszy złoty menadżer. Mamy pewnie 700, 800 jest cała strona, w tym Anglik jest za 500. Więc widzicie, tu jest zostało tylko kilku. Więc za to 800, zobaczmy do ilu są Argentyńczycy. Argentyńczycy są po 850, więc za 850, jeżeli mamy czas, możemy wystawiać. A jeżeli nam się nie chce, możemy wystawiać za 800 i one wtedy bardzo, bardzo szybko schodzą te karty. Więc mam kolejnego tego Jorge Simao. Więc zobaczmy sobie, ile chodzi Portugalczyk z Premier League, bo to też potrafi być drogie. 900 to jest Nuno, który od razu pójdzie. Następna karta jest pewnie koło 1000. Więc za 950, 900 możemy sprzedawać te karty. Ale fajną sprawą są też Anglicy. O, już nie, już nie. Wczoraj najtańszy Anglik z Premier League kosztował 1200 monet, ale wciąż widzimy, że do 900 nie ma żadnego. Więc co robimy? Bierzemy na kup teraz na 200, nie ma żadnego, dajemy na 150 i widzimy, że tu są jakieś karty, które na pewno sobie przelicytujemy. Widzimy, dwie karty kolejne się sprzedały z Bundesligi. On się sprzedał za 1200, za 850 i już w sumie po sprzedaży dwóch, może trzech kart, jestem na tym punkcie, z którego wychodziłem. I teraz w sumie sprzedając kolejnych menadżerów, powiedzmy go z Bundesligi, który przed chwilą poszedł za 1200. Tego też wystawiam za 1200. I on też zaraz zniknie, bo ktoś właśnie potrzebuje jakiegoś tam, nie wiem, ma skład z Haalandem i powiedzmy sobie z Haalandem i z Ronaldo, powiedzmy, bo ma ich niewymiennych, a potrzebuje menadżera. Więc tak to działa. Na ten moment jest to moim zdaniem najlepszy sposób, w którym nie trzeba nic snajpić, nie trzeba siedzieć godzinami nad tym, żeby jakąś kartę wyrwać, że profit jest naprawdę jest ciekawy, jeżeli w dobrym momencie dobre karty kupicie. I też jeżeli dobrze sprzedacie, bo na przykład rano dzisiaj, jak patrzyłem, to zmiana była po 500 na Bundesligę i zmiana na i na przykład i menadżer był najtańszy po 950, więc sobie też mogłem sprzedawać, zarabiać. No niestety rano czasu nie miałem, więc tego nie zrobiłem. Ale wystawiam te karty i patrząc na to, jak rynek aktualnie działa, to te karty na pewno zejdą, więc nawet jakbym miał tutaj po 800, chociaż za 800 to tak prawie nic nie zarabiam, ale widzimy, już 5 kart poszło i widać, że te karty bardzo, bardzo szybko schodzą. Widzicie, to jest taki średni zarobek, jak na przykład tą Bundesligę bierzecie na kup teraz. Lepszym zarobkiem jest, widzicie, no już coś tam zeszło, więc lepszym zarobkiem jest to, żeby po prostu licytować te karty, bo dużo ludzi ma to po prostu w nosie i woli sobie na kup teraz kupić. Oczywiście na kup teraz, jeżeli zobaczymy sobie Premier League, boom, za 300 mamy, dokładamy menadżera za 150 i sprzedajemy za 850. Mamy fajny zysk na karcie. Więc to jest jeden sposób. Widzicie, za 400 możecie sobie, chociaż już może, pewnie ktoś się znalazł, to za 400 będzie brał. Widzicie, no już niektórzy przebijają od razu na 400. Ale my po prostu sobie to zalicytujemy i możemy też z Bundesligi sobie zalicytować. Nie musimy patrzeć, ile z Bundesligi najtańsze kosztuje. Jeżeli najtańsze jest, o, 300, wow. Dajemy 300, menadżer 150, 450, sprzedajemy za 850, mamy mega, mega fajny zysk.
A jeżeli damy na Portugalczyka, to jeszcze lepszy mamy zysk. Więc no, moim zdaniem jest to, o, widzicie, wywaliło nas, ale jest to bardzo, bardzo dobry sposób. Widać, że za 450 one schodzą, więc powiedzmy za 400 i widzicie, że za 450 można sobie całą stronę zalicytować. No widzicie, jakiś tutaj świr za 500 daje nawet, ale możemy sobie licytować, więc ja to zaraz będę sobie robił, pewnie robił kolejne monety, bo takim sposobem, zaczynając od 9000, na streamie, kto był, ten widział, że od 9000, które zaczęliśmy, skończyliśmy na kwocie aktualnej 133 000 w niespełna. Przedwczoraj graliśmy od 17 do 18:30, później graliśmy, czyli łącznie około 6-7 godzin. Nie jest to zły zarobek. Niektórzy mają te sposoby, żeby 50k w godzinę, da radę tak zrobić, ale ja wolę taki pewniejszy sposób. Dobra, kolejny sposób, który musimy sobie obczaić, to jest handlowanie z cieniem. Zobaczcie. Aj, prawie się udało. Musimy patrzeć, po ile jest najtańsza karta cienia. Pamiętam, ja skupowałem, gdzie cała strona była po 1800, więc tu mamy dużo, dużo kart. Po prostu ktoś daje bez sensu, jakimś napastnikom czy coś, te karty, tą kasę. Więc to jest filtr, którego ja używam zawsze. I tutaj widzicie, że pojawiają się jakieś karty. Idziemy sobie na sam koniec, na sam koniec tego wszystkiego, tego całego bałaganu. I po co? Po to, żeby patrzeć, po ile jakie karty są. W sensie nie takim, żeby kupić. Od razu sobie lokujecie to i sobie po prostu dajecie compare, czyli kwadrat, i cofacie od razu, przez co wyświetli wam się zaraz najnowsza karta, która tu się gdzieś pojawi. O, zaraz obok Zakarii powinien się pojawić jakiś tam zawodnik, którego cena będzie bardzo dobra, albo będzie bardzo zła, albo będzie bardzo słaba, albo nie wiadomo co. I to jest właśnie sposób, który można zarabiać, ale problemem tego sposobu właśnie jest to, że teraz dużo ludzi tak handluje, widać po cenach tych zawodników, że po prostu mocno lecą w dół ci zawodnicy z cieniem. Mam nadzieję, że dobrze filtr stawiam. 1500 damy, bo chyba pamiętam, że było 1400. Gdzie jest ten Zakaria? O właśnie, widzicie, tu to jest ten filtr. O, widzicie, i cały czas się karty wyświetlają. Ach, mogliśmy mieć Telesa z cieniem. Widzicie, jak sobie tu będziecie ogarniać, patrzeć, jakie ceny są, i będzie wam się co chwilę odświeżało. Widzicie, na przykład Nelson, jakiś tam Semedo za 10 koła, Dumfries za 2700, i szukacie po prostu kart, które są dobrym dealem. Tylko na początku musicie poznać ten rynek, tak? Musicie zobaczyć, kto po ile chodzi, żeby też nie dać wtopy, tak? Powiedzmy, mamy tego Telesa przed chwilą i mamy tego Telesa, powiedzmy, tak? No to sobie patrzymy, ile kosztuje Teles z cieniem. Najtańszy Teles z cieniem to jest około 3900. Więc wy, jak widzicie Telesa tam, powiedzmy, do 3200, to go sobie kupujecie. I tak działa oto cały ten sposób. Jest on po prostu oparty na tym, żeby snajpić te karty, które tu się pojawiają. Oczywiście tych kart pojawia się bardzo dużo i do tego potrzebny jest budżet, moim zdaniem, około 100 tysięcy, ale na tym idzie bardzo dużo zarobić. Tylko trzeba mieć obeznanie w kartach, bo jeżeli na przykład kupicie takiego Sissoko jak ja teraz za 3200, tak, z cieniem na pozycji CDM, i nie wiecie, czy to jest dobry deal, to wchodzicie sobie na przykład i mówicie: kurde, kupiłem tego Sissoko, no pewnie do dupy jest ta karta, pewnie straciłem hajs. Więc sobie jego kupiłem za 3200, sprawdzacie. Za 3200 są te, to są, to jest to samo, więc jedyne, co stracę, to podatek. Więc widzicie, zaleciłem gafę, tak? W tym przypadku. Więc po prostu go sprzedaję za to, co kupiłem. Ale mogę go też wystawić na przykład za 3400, czy tam za 3 ile. No ale widzicie, ja niestety zrobiłem gafę i straciłem na karcie podatek po prostu, tak? Więc no, jest to sposób, ale po prostu trzeba mieć rozeznanie w tym, ile dana karta kosztuje. Liczyłem, może ktoś te karty kupi, może nie. No widzicie, ktoś kupił Sissoko, więc na tym nie straciłem. No więc jest to fajny sposób, ale trzeba znać rynek, bo można nieźle stracić, ale też można dużo, dużo zyskać. No mam znajomego, który dziennie robi na tym 600-700 tysięcy monet,
Więc no jest to mocno zależne od tego, czy znacie rynek, czy nie, bo pojawiają się tu takie perełki czasami, że można naprawdę aż się zdziwić, że ludzie po tyle takie karty wystawiają, więc musicie po prostu obserwować, tak? No widzicie, można. Przed chwilą był ten Spinazzola, już go nie ma, już po prostu ktoś go wziął i go pewnie albo będzie do składu, albo będzie go sprzedawał dalej, tak? Więc to jest ciężkie i do tego potrzebny budżet jakiś jest dobry. Na przykład taki Renan Lodi, tak? Widzicie takiego Renana Lodiego 3000, tak? No to pierwszy raz widzicie takie karty, to sobie po prostu patrzycie 3200, 3500, 3800, 4000. No i widzicie, że jest za 5000 taki Renan Lodin 1. 5000 1. Siema Mishi. Więc widzicie, że ta karta Renana Lodiego jest po 5000. Więc jeżeli taką kartę zobaczycie, powiedzmy nawet do 4000, to ją po prostu skupujecie, tak? Więc to są te widełki, których ja używam. Ja mówię, ja na tym za dużo nie siedzę, bo ja po prostu często robię tak, że po prostu zaliczam jakąś wtopę. Tak jak teraz z tymi kartami, które tak naprawdę skończą jako quicksell u mnie w klubie. Więc no to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.